Siema mordeczki, witam was, no nie w kolejnym vlogu, ale we vlogu. We vlogu, w którym chyba zrobię najniebezpieczniejszą rzecz w życiu. I chyba najbardziej szaloną. Jesteśmy w Austrii. No jak widzicie, no przed nami te wspaniałe, takie wielkie góry. Oprócz mojego zwykłego plecaka dzisiaj mam także kask i cały sprzęt do ferraty i idę na chyba najbardziej kozacką ferratę, jaka jest tutaj w tych rejonach. Tylko jest jeden problem. Nigdy w życiu nie robiłem ferraty. Nigdy w życiu praktycznie nie wspinałem się z linami po górach. A level ferraty, na którą idę, jest taki średnio zaawansowany i do tego jest tam właśnie chyba najsłynniejsza, najbardziej widokowa, chyba 40-metrowa drabina pomiędzy jednym szczytem a drugim. I to jest taka wielka metalowa drabina, którą trzeba się wspinać do góry. Więc ja od razu mówię, ja nie wiem, czy ja zrobię tą ferratę. Ja nie wiem, czy ja dojdę do tej drabiny. Ja nie mam zielonego pojęcia, jak ta ferrata wygląda, jak ona będzie trudna, ale idę, no bo jak nie ja, to kto? A wy przy okazji pójdziecie ze mną. I mam nadzieję, że wszystko się dobrze zakończy i będę miał kolejną fajną przygodę za sobą. Naszym pierwszym etapem będzie wjechanie tą oto kolejką linową na górę. Można ten etap pominąć, ale wtedy trzeba sobie zarezerwować jakąś chyba ekstra godzinę, żeby najpierw wejść na wysokość tej kolejki. Dopiero od tej kolejki będziemy mieli jakiś półgodzinny hajk i dopiero po tym półgodzinnym hajku dojdziemy do tej już części właśnie linowo-drabinkowo-prętowej, gdzie będę musiał ubrać uprząż i właśnie zacząć się bawić w tą ferratę. A ferrata, o której mówię, nazywa się Donner Kogel Kletter Stig. No i teraz, jak widzicie, my sobie przyjechaliśmy tutaj na dół i tak jak mówię, można by zrobić długi hajk przez las, a można sobie troszeczkę pomóc kolejkom i dopiero kolejkom sobie pohajkować tu. I tutaj się zaczyna nasza ferrata i tutaj różne cuda się dzieją. Tu jest ta słynna 40-metrowa drabinka. Jak widzicie, no już tutaj może nie widać powagi sytuacji, ale uwierzcie mi, sytuacja jest bardzo poważna. Potem wbijam się na szczyt i wiem, że będę mógł zejść jakoś od tyłu góry już bez uprzęży, normalnym hajkiem. No i dla takiego laika jak ja, który właśnie nawet nie ma pojęcia jak, znaczy no wiem jak założyć uprząż, ale nie wiem jak obsługiwać tą resztę ferraty. Mam jakieś tam pojęcie. Jest tutaj taka piękna instrukcja. No i jak widzicie, każdy zestaw ferratowy zakłada się właśnie z kasku, z uprzęży i z takich klamr, które właśnie sobie przepinacie, żeby się wspinać. No i właśnie zawsze macie takie dwie klamry, które sobie przepinacie, plus macie czasami jeszcze trzecią odpoczynkową. No i tu jest fajna instrukcja pokazana, jak się wpinać, żeby przeżyć, a na przykład jak się wpinać, żeby nie przeżyć, bo na przykład no, może się coś stać. Tutaj też jest pięknie opisane, jak sobie te klamry przepinać, że najpierw przepinamy jedną, potem dopiero drugą, a dopiero potem idziemy dalej. Tutaj także mamy trudność tej trasy. Jak widzicie, trudność trasy się oznacza od A do G, gdzie G to już jest po prostu ekstremalnie trudne i tam zapomnij, a takie A, AB, B, BC, powiedzmy do CD, to jest takie właśnie lightowe i takie średnio lightowe i wydaje mi się, że tak do tego poziomu jestem w stanie z moimi umiejętnościami się tutaj wspinać. I idealnie tutaj mamy podaną całą trasę trudnościową różnych odcinków. I właściwie widzę, że poza jakimś tam jednym takim CD i tutaj takim CD, to reszta jest na poziomie praktycznie cały czas A albo B z małymi C, więc jestem dobrej myśli. No i takim oto szybkim sposobem dotarliśmy na wysokość 1473 metrów do miejsca, co się nazywa Gosaukambachn. Ja już familię zostawiłem za sobą, bo jestem na wyjeździe familijnym, dlatego za dużo nie nagrywam, ale obiecałem sobie, że skoro już jadę z rodziną do Austrii, to muszę tą ferratę zrobić, choćby na ch**. I skoro mam jeszcze chwilę czasu, to powiem wam o kosztach. Dużych kosztów tutaj nie ma. Jeżeli nie macie sprzętu do ferraty, to wypożyczenie właśnie tego całego kompletu kosztuje $25. Jeżeli nie macie ekstra 2 godzin, żeby sobie wejść i zejść zamiast podjechać kolejką, to jest też koszt 23
4,50 euro. Początkowe wejście nie jest tutaj trudne. I tak jak mówię, na górę, na którą ja się wbijam ferratą, jest także trasa hikingowa, którą ja będę schodził. No i dlatego nawet jeżeli tu przyjedziecie i ta ferrata się okaże za trudna, albo nie będziecie chcieli ryzykować, zawsze możecie sobie zrobić po prostu zwykły hike. Okolica ultra malownicza, ale tak wygląda cała Austria. Jestem tu już kilka dni i naprawdę Austria rozwala, ale to po prostu rozwala system. Już widzicie, już na samym wstępie macie schronisko, tu macie jakąś drugą knajpę. Właściwie gdzie byście nie poszli, gdzie się nie pojawicie, tam co chwilę jest schronisko na schronisku na schronisku. Tam jest kolejne, tam jest jakiś domek kolejny. Tak więc pod tym względem to Austriacy są ultra przygotowani. No i po jakichś, nie wiem, chyba 15 minutach hajku, myślałem, że będzie to dłużej, dotarliśmy do rozwidlenia. I teraz zwykła hajkowa trasa prowadzi właśnie tędy. Tutaj się krówki pasą, w ogóle jest bajka, sielanka. Patrzcie, jak to wszystko tutaj po prostu wygląda. To jest aż nierealne. Tutaj już troszeczkę wieje grozą. I to tutaj, w tą stronę, już takim trochę mniej oznakowanym szlakiem, ale wydeptanym, prowadzi właśnie moja trasa na ferratę. I babeczka mi właśnie mówiła, żebym na początku uważał, ponieważ wczoraj tu padało, w ogóle cały mój pobyt w Austrii pada. Tak więc, jak już chyba 100 razy wspominałem, wspomnę 101, obserwujcie mnie na Instagramie, ponieważ tam gdzie jadę ja, tam będzie padać. Na razie trasa wygląda tak, no. Widoki oczywiście też urywają dupę i zaraz będę musiał się zapewne już ubierać w uprząż, ponieważ moja ferrata się zacznie. I to tutaj zaczyna się już prawdziwa zabawa. Hello, hello. I to po tym kablu będziemy się wpierdzielać tam do góry. Tak więc to ostatni raz, jak mnie widzicie tak. A teraz już będziecie mnie widzieć w hełmie i w uprzęży. No więc dobra, ja już przygotowany. Kask na głowie, mocowanie na GoPro. Tutaj będę miał telefon. Moja uprząż tutaj sprawdzona, dobrze zamocowana. Do tego moja lonża. I ja już was przerzucam tu. No i co? No i życzcie mi powodzenia, bo będzie mi naprawdę dzisiaj potrzebne. No to co? Komu w drogę? Temu trampki. No i jak widzicie, ja już idę tak jak Bozia przykazała, czyli sobie najpierw przepinam jedną, jak jest bezpiecznie, to sobie przepinam drugą i dopiero dalej idę. Jedna, druga i pręciki metalowe i tutaj już się zaczyna prawdziwa zabawa. I tak cały czas. Jedna, druga i po pręcikach elegancko sobie tutaj spacerujemy. No, jeszcze nie jest aż tak super wysoko, ale jest to. Powiem wam, pierwsze koty za płoty. Tą pierwszą tutaj trasę przetrwałem, żyję, jest ok. Nie jest tak strasznie, tylko trzeba po prostu powolutku, powolutku i myśleć. Tutaj już się robi mega zabawa, bo patrzcie, tu już jest praktycznie sama bezczelna wspinaczka do góry. Ale jest zajawka, ale jaram się jak na pierwszą ferratę. No powiem wam, troszeczkę porwałem się z metyką na słońce, ale będzie dobrze. Dobra, lecimy do góry. Because he's black, you don't see him good. Oh, why he going like this? No, on się wspina teraz.
Ja pierdolę. Miriam, ja myślałam, że tam jakiś szlak idzie do tego. No idzie, a on już przeszedł tą przełęcz i teraz już idzie po górkach. Jezus Maria. Mhm. Nie patrzę. Miriam. No co wy, no przecież przestańcie. Ja wiem, że go widziałam na skałkach, ale inaczej jak się filmy ogląda, inaczej to na żywo, kurde. Czekaj, się schował. Tam inni ludzie też idą, tak? No na pewno, bo tu wracali. Powiem wam, bardzo kurde dobrze, że chodziłem na ściankę wspinaczkową przez ostatni miesiąc i troszeczkę krzepy w łap nabrałem, bo inaczej to by była kapa. A tak to czuję, że mam spokojnie zapasik w tych rękach. Serio? Kto nigdy nie robił ferraty, to powinien spróbować. Ponieważ fan i ból i męczarnia, jaką taka ferrata daje, jest nie do opisania po prostu. No powiem wam, trasa jest przepiękna, cały czas by tu można się zatrzymywać i po prostu podziwiać widoki. Ja już ostatni odcinek, taki linowy, przeszedłem. No i teraz tak jak jest takie powiedzenie, że nowy strach odblokowany, to teraz będziemy zapierdzielać drabinkami do góry. No i może taka uwaga dla tych, którzy się zastanawiają, to te ferraty są jednokierunkowe. Czyli jeżeli już na nią wejdziecie, to bardzo ciężko będzie, żebyście nią zeszli, zwłaszcza jak będą duże kolejki ludzi. Tutaj mamy znak, że do wyjścia 100 metrów. No ale właśnie, co by się nie działo, to te 100 metrów dalej jeszcze musicie w górę zapierdzielać. A tutaj to już tak za kolorowo nie wygląda. Tak więc jak już się pchacie na ferratę, to nie róbcie tak jak ja. Czyli nie chodźcie w ciemno i kompletnie nie miejcie pojęcia o tym, co i jak. Tylko naprawdę sprawdźcie, czy dacie radę ją zrobić. Żeby nie było, to mam bardzo dobre ubezpieczenie wysokogórskie, więc nawet jakbym nie dał rady albo coś by się stało, to jestem pi razy drzwi ubezpieczony. No to zaczynamy. Spoczko, co? Nisko. Ściana pokonana, drabinka pokonana. Jak widzicie, tam mamy kolejnych śmiałków, którzy śmigają. Teraz przed nami dla odmiany lekki hajk. No tak jak na zwykły hajk, to potrzebujecie krzepy tylko w nogach. Tak na tą ferratę, to pamiętajcie o tym, żeby także mieć krzepy w łapach. Bo bez tego to ani rusz, zwłaszcza, że sobie może tego tak nie widać, ale jest ostre błoto, jest ślisko i kilka razy już miałem taką sytuację, że gdzieś tam się na nogach wsparłem, żeby sobie przełożyć karabinki z liny na linę i wtedy noga po tym szachrajstwie mi się poślizgnęła, bo też już mam zabłocone podeszwy. Czemu ty sobie to robisz, Nate? Czemu? Nie, ale serio. Naprawdę dla takich widoków, dla takiej frajdy warto żyć. Ja się cały czas zbliżam, cały czas się zbliżam do tej drabinki. Tak prezentuje się moja trasa. Właściwie można używać tych tutaj lin metalowych, ale nie trzeba, no zależy. No jak to się tam czuje, bo nie jest tutaj wcale tak źle, jedynie można się tutaj ręką najwyżej złapać. Wiadomo, profesjonalnie tak nie powinienem robić, powinienem cały czas być przypięty. Po to te lążę mam i po to o tym wam mówię, żeście wy się przypinali. Powiem wam, spadek w dół jest całkiem spory. No nie, ale te widoki... Naprawdę, tak się jaram, że dzisiaj mi się udało trafić pogodę, bo jestem w austriackich górach od poniedziałku i codziennie lało. Dzisiaj jest czwartek i dzisiaj był mój ostatni dzień, żeby cokolwiek tutaj fajnego, poważniejszego połazić. Dlatego mega się jaram, że na ten creme de la creme mojego wyjazdu do Austrii
Udało mi się to zrobić i właśnie udało mi się załapać pogodę. No ja myślałem, że końcówka tej drabinki będzie lekka, ale nie jest. Cała trasa do góry ma tylko 500 metrów przewyższeń, jeżeli zaczniecie od kolejki, ale uwierzcie mi, 500 metrów przewyższeń zwykłym trekkingiem, a 500 metrów przewyższeń taką wspinaczką ferratową, to są dwa inne światy. Ta drabinka już jest tuż, tuż za rogiem. No trasa się nic nie zmienia. Ja sobie odpoczywam znowu na mojej lonży. Tak się prezentuje. Delikatna przepaść albo wąwóz za mną. Może z tej perspektywy będzie to lepiej wyglądało. Powiem wam, zero strachu, nie? Zero strachu. Moje życie tylko zależy od tych trzech karabinków i tych zamocowań i se tu chilluję i se tu siedzę, nic się nie dzieje. Farta mam, że się późno wybrałem na ten hike i to była najlepsza decyzja w życiu ever, ponieważ teraz ja sobie będę mógł spokojnie iść, bo nikogo nie ma za mną praktycznie, nikt mnie nie będzie gonił, więc czasami warto właśnie pójść na hike później. Bo tutaj niektórzy pisali, żeby ominąć kolejki, to trzeba tutaj o 5 czy o 6 przyjechać. Po co? Jak można przyjechać o 12 po południu i też kolejek już nie ma. Bo właśnie wszyscy tutaj się pchają 7, 8, 9 rano. Jest i ona. Jeżeli ta drabina nie urywa dupy, to ja nie wiem, jaka drabina może urywać dupę. Patrzcie, jaka przepaść tutaj. Powiem wam, będzie ciekawie. Wszedłem sobie tutaj na chwilę na tą drabinkę, żeby wam pokazać panoramę. Tak się prezentuje ta drabinka od góry. A tak prezentuje się panorama z drugiej strony. Tutaj wygląda na to, że chyba jeszcze można by kawałeczek podejść, żeby sobie wejść na tamten szczyt. No a ja... powiem wam, jeżeli wam się wydaje, że nie mam kufy w majtkach, no to wam się tylko wydaje, bo mam takiego klocucha w gaciorach, że to się w pale nie mieści. Ale powiedziało się A, powiedziało się B. To zaraz się widzimy tam i trzeba powiedzieć C. No to słuchajcie, widzimy się na szczycie. Nathan, to jest twoja chwila prawdy. Nie wiem jak wy, ale powiem wam, gacie pełne, serio, trzeba 100% zaufać drabince, sprzętowi, jaki macie ze sobą i najważniejsza zasada, nie patrz w dół, a ja ciągle patrzę, ale powiem wam, no, nie jest tak źle. Wiadomo, trochę się giba i trochę trzeba mieć trochę trzeba tutaj stabilizację łapać, ale wszystko jest do zrobienia. No i trzeba mieć trochę silne nogi, bo to jednak jest wspinaczka. To jednak nie jest tak
easy peasy, jakby się mogło wydawać. Słyszycie, mój głos już mega drży, bo jestem już kurde zmęczony, a słyszę, że już ktoś za mną wchodzi, więc ta drabina się podwójnie buja. No ale dotarliśmy do szczytu. Teraz najważniejsza akcja to się przepiąć. No i hit. Dalej do góry. Może właśnie takie zrobimy tu. No i powiem wam, jak to nie jest kurwa hardcore, to ja nie wiem co jest. Taki jeszcze może szybki rzut, jak to drabinka wygląda i jak wygląda moja wspinaczka dalej do góry, bo cały czas nie jest lekko. Powiem wam, łapy już mi odpadają, ale idę, tam chyba zaraz u góry odpocznę. Powiem tak, jak to nie było, jak na razie najbardziej hardkorowa akcja w moim życiu, to ja nie wiem co nią było. Żeby się wpierdzielać po tej drabinie i tutaj po tej płaskiej ścianie tylko po to, żeby na nowo tu zejść i na nowo wbijać się do góry po tej grani. Naprawdę lepszego zakończenia mojego wyjazdu do Austrii nie mogłem sobie wymarzyć. Ale gacie pełne. Tutaj mamy kolejny etap, już czwarty naszej wspinaczki gry, jakiś tam kogiel mogiel. I patrzcie, jest C, czyli C to jest prawie właśnie ten najtrudniejszy, co ja tam wam mówiłem na początku, że będzie czasami takie C i czasami nawet łamane na D, czyli już można powiedzieć troszeczkę zaawansowany, przynajmniej średnio zaawansowany poziom trudności. No i jak tak patrzę do góry, to mogłoby się to zgadzać. Powiem wam, jak to nie jest sport ekstremalny, to ja nie wiem, co nim może być. Serio. No tak grubej w zabawy to jeszcze w życiu nie miałem. Fuh. Ach, jaki szybki rzucik, ile wszedłem już. Ja pierdziel. Ale jazda. Powiem tak, to nie jest dla początkujących. Ta trasa nie jest dla początkujących. To jest jedna wielka męka pańska. I już wiem, że po powrocie będę musiał sobie chyba pójść na jakiś kurs feratowy albo jakiś kurs spinaczkowy, bo na chodzenie na pałę na takie feraty to tylko ja mogłem wpaść. Wygląda na to, że najtrudniejszy etap za mną. Dotarliśmy już do ostatniej grani, którą będziemy szli w kierunku tego krzyża. I to jest oficjalny szczyt i oficjalny koniec mojej trasy. Ja już idę do góry i właściwie jest linka, ale no nie widzę, jakoś nie czuję tego, żebym się dalej tutaj musiał przypinać. Wydaje mi się, że jestem już w stanie to zrobić o własnych nogach. No i po równo 3 godzinach, czyli tyle, ile dokładnie zakładała ta trasa, czyli ani nic nie przyspieszyłem, ani nic nie opóźniłem. Dotarliśmy do szczytu
o nazwie Grosel Kogel Mogel. No i ja wam chyba nie muszę mówić, chyba możecie ocenić to sami, ale no jeżeli ta panorama nie urywa dupy, ale tak naprawdę nie urywa, to ja nie wiem, co może urwać. I teraz tak, jakbym miał ocenić tą trasę, czy była to najbardziej nieodpowiedzialna decyzja w moim życiu, żeby iść na ten hike, na tą ferratę, bez żadnej wiedzy, bez żadnego przygotowania, bez żadnych umiejętności? Prawdopodobnie tak. Czy zrobiłbym to drugi raz? Prawdopodobnie tak. Jakbym miał ocenić trudność tej trasy, no to dalej nie mogę porównać do Orlej, bo jeszcze jej nie zrobiłem. Ciągle ona na mnie czeka. Ale powiedzmy, że najtrudniejsze odcinki na rysach, tutaj zdecydowanie to były te łatwiejsze odcinki. Były takie odcinki później trudne i takie bardzo trudne, gdzie naprawdę łapałem się za głowę, jak widziałem płaską ścianę 40 metrów do góry. I tak się zastanawiałem, Nathan, czy ty dasz radę, czy twoje ręce wytrzymają? I muszę wam się pochwalić, że wytrzymało wszystko. Nie było ani jednego momentu, żebym odpadł. Nie było ani jednego momentu, żebym miał jakąś taką chwilę zwątpienia, że kurde, nie wiem, gdzie postawić rękę, nogę i o matko, panika, co teraz? Wszystko przebiegło praktycznie zgodnie z planem, ale były takie momenty, że naprawdę musiałem w 100% używać rąk i nóg i właściwie tam nie było żadnego marginesu błędu. Co zmienia faktu, że veni, vidi, vici, wszystko się udało. No i tak na zakończenie, zazwyczaj miałbym do was pytanie, a to pytanie by dotyczyło, czy Nathanowi wolno coś zjeść, ale dzisiaj będę bezczelny i się was nie zapytam. Z racji tego, że nie tyle Nathanowi wolno, ale nawet Nathanowi wypada i trzeba uzupełnić kalorie i będę uzupełniał dzisiaj kalorie białą czekoladą, jakąś z Lidla, nie wiem, z mango i z marakują. No a do tego mam jeszcze takiego szejka proteinowego. No, to mam nadzieję, że moja wspinaczka w mękach wam się podobała. Ja właśnie coś szamam i będę schodził tą trasą już, którą każdy turysta sobie może zejść, taką hajkową. No to jeszcze w drodze powrotnej pokażę wam, jak to wygląda. A mam niecałe 2 godziny, ponieważ o godzinie 18 zjeżdża ostatnia kolejka. Jeżeli się na nią nie wyrobię, no to będę musiał zapierdzielać kolejną godzinę z buta. Dlatego już bym nie chciał. No i dobra, ja już się pozbyłem mojego całego ekwipunku. Na nowo wróciłem do zwykłego, szarego Nathana hajkera. Trasa nie powinna być trudna, chociaż jest trochę stroma z tego, co czytałem. No ale patrzcie na to, patrzcie na te piękne widoki. Naprawdę, przez cały mój trip do Austrii dzisiaj jest pierwszy dzień, kiedy ja naprawdę mogę cokolwiek tutaj podziwiać. Bo tak to walił tylko deszcz i deszcz praktycznie. No i co? I chyba nie będę wam zawracał głowy. Dam wam znać dopiero przy kolejce, czy dotarłem na tą ostatnią kolejkę na 18, czy będę musiał właśnie zapierdzielać z buta. Powiem wam tak. Jeżeli oczekujecie, że to będzie łatwe zejście, spacerek po jakiejś wybrukowanej ścieżce, to nie liczcie na to, bo trasa w dół cały czas wygląda jak taka
mini ferata, tylko po prostu bez kabli, bez łańcuchów. Cały czas się ciężko schodzi, trzeba cały czas używać rąk i nóg i uważać na to, gdzie się stawia. Not that easy. Mogę powiedzieć, jeżeli ja byłem tak już, no, może nie wycieńczony, ale zmęczony, jak już dotarłem tam na samą górę, to mi się naprawdę wyobrażało, że no dobra, to teraz górki to już będzie spoko. Nie jest. Nie jest spoko. Taka tylko informacja dla was, że nawet jeżeli sobie wybierzecie trasę nie via ferratową na ten szczyt Gros Kogelmogel, no to i tak czeka was wspinaczka po kamulcach i tak. Takie życie. Ja już myślałem, że mnie na tym szlaku nic nie zaskoczy i nic nie będzie kolejnym highlightem, a tu jednak. Patrzcie. Jedna kolica górska, tam druga, tam trzecia, tam czwarta i to takie baby. Raz, dwa, trzy, cztery. Cała rodzinka sobie tam śmiga. Klasycznie wracamy do punktu wejścia, czyli teraz wyjścia. To tutaj schodziłem na moją ferratę. Ostatni raz żegnamy się z tą górką. Tu jest właśnie ten mniejszy Kogelmogel. Tam za nią jest większy Kogelmogel. A mi zostało 25 minut do ostatniej kolejki linowej na dół, czyli jestem tak, no prawie na styk. No jeszcze troszeczkę dłużej bym schodził, no to już miałbym problem. Wjechałem na szczyt w okolicy jakieś 12.30, 12.40. Dotarłem z powrotem pod kolejkę linową o 17.50, czyli właściwie zostało mi 10 minut. Strzelam, że albo ostatnia, albo przedostatnia kolejka jeszcze będzie jechać. Takie to jeszcze ostatnie pożegnanie z tą przepiękną, ale to przecudowną miejscówką. Hi, how are you? A my bijamy do środka i czekamy. Wychodzi na to, że chyba tak. Chyba na ostatnią kolejkę, bo jeżdżą co 15 minut. No i jeszcze moja nie przyjechała. Good enough. That's okay? Yeah. Do you want to clear this tag with you? Feel it okay? No. 4.50, I think it's the same. For heute 382.